Minęło Wesce i Marta Szymik-Telesz. Witam i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, w którym to wójtowie i burmistrzowie powiatu cieszyńskiego specjalnie dla Was podsumowują to, co działo się w minionym miesiącu w zarządzanych przez nich gminach. Tym razem będzie to wrzesień. Dowiemy się, co słychać w powiecie cieszyńskim. Szanowni Państwo, we wrześniu, końcówką września, miało miejsce zakończenie dwóch ważnych inwestycji. Jedna drogowa to ulica Frysztacka w Cieszynie, modernizacja, remont muru oporowego. Myślę, że inwestycja wyczekiwana przez wielu mieszkańców i kierowców od bardzo dawna. Znakomicie ułatwi życie i kierowcom, i okolicznym mieszkańcom. Druga, zupełnie innego typu, to zakończenie budowy Folusza w Wiśle. Jest to rozbudowa Muzeum Wiślańskiego, polegająca właśnie na dodaniu tego znakomitego, ruchomego eksponatu. Wrzesień obfitował również w wiele imprez kulturalnych, społecznych i samorządowych. Zaczął się od dożynek powiatowo-diecezjalno-gminnych, następnie było kilka bardzo poważnych uroczystości poświęconych z tragiczną sytuacją, która miała miejsce 80 lat temu, a zakończył się uroczystą 250. sesją Rady Powiatu Cieszyńskiego. Jak ważne dla wszystkich samorządowców to wydarzenie, niech świadczy fakt, że zaszczyciło nas kilku posłów oraz wojewoda śląski. To było podsumowanie września, a już teraz zapraszam bardzo serdecznie do oglądania kolejnego odcinka Minęło Wesce i do zobaczenia.